Cześć wszystkim, witam was w 14 odcinku z Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic. No i co? Czas zrobić to wyzwanie. Jestem obok wyzwania Spongify. Oj, te drzwi się w ogóle nie otworzyły, ciekawe. Dobra, ile ja muszę zdobyć tych punktów? Znowu nie to kliknąłem. 2750. Dobra, czy ja pamiętam, gdzie są wszystkie gwiazdki? Chyba tak. Chyba dużo ich okrytych nie było. Dobra, spróbujmy więc. Jak się nie uda, to trzeba będzie powtarzać. No i trudno się mówi. Jedna gwiazdka. Tutaj raczej gwiazdki żadnej nie odblokowujemy. Chyba. Bo nie pamiętam. Wiem, że tam jest gwiazdka jedna. Więc od razu przejdę. No! No musiałem trzy razy naciskać przycisk myszy. O co tu chodzi? Nie! Już od nas ucieka. Dobra, to walić. Nie, nie da radę tędy przejść. Muszę poczekać. Dobra. Kolejna gwiazdka. Pięknie. A w ogóle przecież tak długo nam zajęło to wyzwanie. No i jak nie było zbytnio problemu z tym? Dobra, chyba... Chyba nie muszę tych chochlików? Tak z tego co pamiętam. W ogóle nie wiem po co mi ruszać tą kolumnę, ale spoko. A, już wiem po co. Okej. O kurde, Harry, naprawdę musisz trafić w ten znaczek. Jezu, co jest grane? O rany, bo oczywiście, że się nie cofnęło do przodu. Wystarczająco. Świetnie. No tak, bo Harry oczywiście potrzebuje tą platformę, bo inaczej nie da rady. Bo on nie potrafi zbyt szybko się poruszać. No bo czwarta gwiazdeczka. Całe szczęście ominąłem to Spotify, żeby nie robić tej drugi raz. Tak, wiem, że to wszystko jest. Tutaj jedna rzecz. Pięknie, pięknie. Druga. No, dawaj, dawaj. I czwarta gwiazdka. Dobrze liczą. Piąta już. Ło. Szybciutko przejdzie to zdanie. Tutaj nic. Tutaj skrzynia, którą odkrywaliśmy już. Tak, tam jest jedna gwiazdka ukryta, to ja pamiętam. Od razu polecimy do niej. Ops. Wcale nie trzeba tutaj odblokowywać sobie tego Spongify'a ukrytego Lumosem. Harry potrafi oszukiwać system. Całe szczęście. Teraz to nieźle oszukał. Wlazł na to, zanim w ogóle ta kolumna spadła. Super. O, 7 z 10. Dobra, to wyzwanie Spongify jest oficjalnie najszybsze, jeżeli chodzi o zbieranie czasu. Ale w sumie wiadomo to było od początku. No bo przecież mieliśmy najmniej czasu, żeby to wyzwanie zrobić. Dobra, udało się w jednym cyklu. Świetnie. To wyzwanie jest szybciutkie, naprawdę. Dobra, teraz... Kurde, zostawcie pająki, zostawcie mnie. Bo ja nie muszę ich ruszać nawet. Niech się pierniczą. To nie było gwiazdki? Przynajmniej pokazuje, cwaniactwo. Tak mi się wydaje. Jeżeli tam była gwiazdka, trzeba będzie powtarzać wszystko. Więc mam nadzieję, że tam nie było gwiazdki. No bo tu będzie jedna, nie? Ojej, Harry, gdzie ty wchodzisz? Cyk. No i to jest gwiazdka. Dziewiąta, przedostatnia. Nie, to była dziesiąta już, ciekawe. Czyli naprawdę źle liczę. Ops. Ile mamy czasu? 2750. Co?
trochę mało. Chociaż dobra, wystarczająco. 3 sekundy. Gratulacje, Harry Potterze! Pokonałeś moje wyzwanie Spongify. 50 punktów dla Gryffindoru. Możesz zawsze wrócić do tego wyzwania, ale nie zdobędziesz w nim już żadnych punktów. No, dostaliśmy cały max. Za 3 sekundy na zapas. Tyle się pierniczą z tą kolumną przy chochlikach. Ale się udało, więc jest dobrze. Brawo, Harry. Brawo, Harry Potterze. No i co, mamy Spongify'a. To czas pozwiedzać Hogwarts ostatni raz. Musimy już tu odkryć wszystkie sekrety. I będzie superansko. Na początek, na sam środek. Żeby zdobyć srebrną kartę czarodziejów. I nie dałem rady nawet tu wejść. Dobrze się składa, ponieważ to będzie jeszcze kolejny sekret. Trzeba będzie znowu tam wchodzić w te same sekrety co wcześniej. Tylko dlatego, bo wcześniej mi się chciało je odkrywać, kiedy jeszcze żadnego czaru nawet nie miałem. Tu była już odkryta skrzynia. Dobra, tu można wejść, hops. Cały czas miejmy na uwadze, że oczywiście mamy ceremonię przyznawania punktów. Dobrze by było się na nią spóźnić, ale jest to niemożliwe, całe szczęście. Więc można sobie troszkę poszperać. Cyk. I to będzie, z tego co pamiętam, karta z... Wow. Inna karta niż mi się wydawało tutaj była. No dobrze. Ile to już? 9 z 10. No to wiem, gdzie jest ostatni. Się zastanawiam, ta, będzie trzeba jeszcze zejść na jedno piętro. W jednym celu. Czy jeszcze gdzieś? Chyba nie. To będzie ten 10 sekret, którego wcześniej nie odkryliśmy. Bo nie mogliśmy. Nie mieliśmy żadnego zaklęcia dostępnego. I tu mamy dwie karty. Nie, jedną będziemy mieli chyba kartę. Tylko dwie skrzynki. Sporo całkiem srebrnych. Bardzo dużo. Głównie w Hogwarcie są srebrne karty, z tego co zauważyłem. Tu nie ma nic. No bo tu sobie zrobimy heroiczny skok Rona. Bo to był jeszcze jeden sens, jeden sekret, który sobie odkryliśmy na samym początku, w który oczywiście nie poszliśmy. I to będzie już 10 z 10. Fajnie. Cyk. Parę fasolek kolejnych będzie. A może i nowa karta. Będzie karta? Jest same fazolki. A, i zapomniałem zamknąć okno. Super. No cóż, byleby nie było żadnych odgłosów. Z zewnątrz. A, raczej nie powinno być. Dobra, tu mamy odkryte. To jeszcze musimy wejść na piętro z magicznymi drzwiami zamkniętymi na zamki. Takie śmieszne. Bo tu jeszcze zda... Oj, Harry, prawie cię przyczesnęło. Tu jeszcze można było chyba wskoczyć wyżej. Tak. Ops. To już nie jest sekret, bo odkryliśmy go wcześniej z... ze skrzynią. Ale, parę fasolek. Zbierzmy wszystkie możliwe. Oj. Aha, aha, okej. Okay. Zapomniałem, że te drzwi mają taką dziwną... kolizję. No, w tej sekcji Hogwartu mamy zebrane już wszystkie karty. W tej został nam jeden sekret. Ale wiem, że w jednym jeszcze momencie trzeba będzie użyć Spongify'a, oprócz tego jednego wiadomego sekretu, który już ciągnie się z nami od samego początku gry wręcz. Tylko nie pamiętam, czy on był tutaj. Gdzieś tu można było wskoczyć. Tutaj nie, czyli po drugiej stronie. No to jeszcze tutaj szybkie Spongify. Ops. Sobie odblokowujemy kolejną brązową kartę. Sporo ich, naprawdę bardzo dużo. No i co to będzie Spongify? Nie, nie ma też. No. Czy źle pamiętałem? Czyli tylko jedno było takie miejsce w samym Hogwarcie. Czy tam coś... Tak, jest tam coś. Jest tam jeden sekret. Znaczy, to już mamy zebrane wszystko, ale...
to droga do lochów. Jest jeszcze jedna płaszczyzna Spongify, na której można sobie śmiesznie skoczyć. Hops. Ores, trzeba będzie skakać pod fasolki jeszcze. No, więcej fasolek. Rzecz jasna. Hop. Brawo, Harry, zebrałeś wszystkie fasolki w Hogwarcie. Tak mi się zdaje, że to już było ostatnie. Jeżeli gdzieś jakieś pominąłem, no to jest to... No, bardzo mała szansa na to. Można zawsze wrzucić gnoma. Kolejny i kolejny raz. Ale to takie farmienie. Głupie trochę. No bo na początek tutaj będziemy mieli jedną prostą kartę do zebrania. I to był sekret. 7 z 8. Hej, chcesz pohandlować? Nie, nie chcę, bo to masz szkole, że vegan bez zanieczyszczeń korników, a to mi niepotrzebne jest w obecnej chwili. Hej, Harry, chcesz pohandlować? Przed chwilą odpowiedziałem. Żartujesz sobie ze mnie? Szkoda, że nie ma dużo gier, które reagują na mikrofon. Jedna taka śmieszna była nawet. Ale... Tylko jedna w sumie, z tego co tak teraz próbuję sobie przypomnieć. W tej chwili nie mam nic na sprzedaż. Wróć, jak znowu się zaopatrzę. Dobra, dobra. No, to można sobie przecież odblokować, wiadomo. Już wcześniej zrobiliśmy. Ale oczywiście nie mogę się tam dostać jeszcze. Wiadomo czemu. Harry nie potrafi Spongify'a jeszcze. To jest całkiem zabawna sprawa, ponieważ w trzeciej części Harry'ego jest bardzo podobny sekret, też po prawej części zamku Hogwartsa. Czy to sobie mogę zaczarować? Nie. Będzie latać i latać, tak. I to było 8 z 8. Kurczę, czy tam mam odkryte wszystko w tym zielarstwie? No, muszę sprawdzić. Bez sprawdzenia to szkoda. Szkoda by było coś pominąć. To wiem, że byłem. To cieplarnia. Zawsze jest tu bardzo ciepło. Dobrze wiedzieć, Harry. Dobrze wiedzieć. Milutka muzyczka. Nic tu już nie ma. Można spierniczać. No, drzwi oczywiście zamknięte. Już nie da rady dwa razy zdobywać tego samego. O, sowa. Dawaj, zaczaruj ją, Harry. Masz okazję. Niestety się nie da. Kurde, ataki bym rzucił Rick to Sempra na tą sowę. Jakby pofiorowała potem. Pofrunęła. No, Harry, skacz więcej. No, bo zobaczmy, tu jeszcze zerknijmy. Ale raczej tu nic nie ma. Dokładnie. Tak. O, gnom ogarnął wszystkie fasolki. No to sobie weźmy już. Żeby nie było, że pomijam. Ups. Chociaż się tak. Tego typu fasolki to się pomija dosyć w dużej ilości. O, nawet nie wiedziałem, że tam są dziury u góry tej szklarni. A może ty masz luz? Może mały interesik, co masz? Mam śluz gumochłona. Dawno nie widziałem takiego dobrego. Jest śluz. Zarobiście biorę. Biorę dużo. Biorę więcej. Biorę jeszcze więcej. Harry, tego zakupu wszyscy ci będą zazdrościć. Wybacz, ale akurat skończył mi się towar. Musisz wrócić później. Aha. No to nie ci ze sprawdzania limitów. Znaczy sprawdziliśmy go właśnie w tej chwili. A chciałem na... Ajajaj. No dobra, może inni sprzedawcy Wybacz, będą mieli. Ale akurat skończył mi się towar. Musisz wrócić później. No cóż, trudno. No dobra, 8 na 8 sekretów. Tam nie było żadnego Spongify'a. Jak mógłbym zapomnieć drogi na boisko Quidditcha? Czy ty, Harry... Nie wierzę po prostu. Mamy odblokowane? Kurde, nie mamy odblokowane wszystkich meczy. No to zróbmy tyle, ile jest. Trudno. Wspaniały dzień na zrobimy kiedy indziej. Tak? Słońce, w deszcz, w dzień, w nocy, gdy przyjdzie plaga grzybów, czy inwazja duchów, zawsze przyjdą tłumy na mecz Quidditcha. Boisko gotowe, kafle wymyte, tłuczki czekają. Zagrajmy w Quidditcha. Ten tekst
tak bardzo. Dobra, dam teraz szansę, żeby komentator się popisał swoim komentowaniem gry. Oto szukający pokonu! Uwaga na ten kółczek, Harry! Ale niestety nie udało ci się ominąć. Uwaga, tłuczek! Tym razem zdążył się uchylić. Szukający pochonu pędzi za zniczem. Potężny cios. Potężny cios. Jak szybko zyskuje ten pasek. Prawie trafił. Dobra, dawaj ten znicz. Spiedzielaj. Dalej, Harry. O, przepraszam, panie. Złapał znicza! Zwycięstwo Gryfonów! Juhuu! I Jordan, dziękuję za uwagę! Ja ci dziękuję za zarąbiste komentowanie, które jest takie samo za każdym razem! I dlatego zagramy sobie jeszcze, bo tak, brakuje mi tego. Wspaniały dzień na meczu Quidditcha! Słońce, deszcz, dzień, w nocy, czy przyjdzie plaga grzybów, czy inwazja duchu, zawsze przyjdą tłumy na mecz Quidditcha. No widać te tłumy w sumie. Same kropki. Coś płacę ci, komentatorzy. Czyli faktycznie, kurczę, w grze Quidditcha było to bardziej ogarnięte. Co prawda tam też byli płascy ci oglądający, kibice. Ale no nie byli aż tak płascy jak tutaj. Tym razem zdążył się uchylić. No Harry, złap to. Złap to. Publiczność wstała z miejsc. Publiczność. Widać. Stąd słyszałem tego tłuczka. Tak? Czyżby? Masz dobry słuch. Albo przelatywałem koło ciebie. Świetnie. Lee Jordan życzy dobrej nocy, powodzenia i dobrego Quidditcha. No, dziękuję. O, nie mogę tego pominąć. No i dobra, ale wykosaliśmy teraz punktów. 1310 nad 720. No, dobry wynik całkiem. No to co? Czas zebrać wszystkie fasolki w komnacie fasolek w końcu. A w ogóle jak tą kartę? Wciąż nam brakuje 12 srebrnych. I tylko 5 brązowych. A nie! Dwóch! Rany, ale spojrzałem bez sensu. Bardzo mało. Lada moment będziemy mieli wszystkie karty. Świetnie. Oto główny hol. Serio, Harry? Dzięki za mówienie mi tego. Może tam masz coś na sprzedaż? Może mały interesik, ha? Co masz? Mam korę drzewa vegan. Tylko powąchaj. Nie chcę. Nie chcę tej kory twojej. Świetna okazja, ale jak sobie chcę. Nie chcę twojej kory. Chcę zrobić kaobungę. W tym pomieszczeniu z fasolkami. Ciekawe, co Dumbledore powie na to. Na tą przewagę. Nadszedł czas na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. Najwyraźniej prowadzi Gryffindor. Harry, chyba czeka cię wizyta w pokoju nagród. Chyba. No chyba tak, Dumbledore, no chyba tak. Nie sposób się nie zgodzić, no chyba tak. No i kozacko wciul. Mamy zarąbiście dużo czasu, więc powinniśmy zebrać wszystkie fasulki, jakie to tylko możliwe. Skręcę tędy. Nie wiem, jakby coś się najbardziej opacało w drodze. Ale powiedzmy, że najpierw pojedziemy sobie w ten sposób. Ops. I teraz można wskoczyć w tę rzecz. Ho. Cyk. Ja bym chciał tu się zatrzymać. O, nie rady. Musiałbym pominąć animację chyba. No i tu jest kolejne kilka fasolek. Spoko, spoko. Z
Zbieranie fazolek jest tak satysfakcjonujące, ale te fazolki już mogliśmy zbierać wcześniej i nam zebraliśmy. Ale jakby tu teraz? Można pójść? No dobra. Nie wiem. Nie wiem jak to pójść. Głupio trochę. No bo miejmy ten segment za sobą w takim razie. No nie, no stać czasem na pewno do zebrania wszystkiego. Będzie można jeszcze się popływać trochę w sadzawce. Na pewno. Bezproblemowo. Ciekawe z iloma fasulkami skończymy. Jakby ktoś mógł przewinąć do tyłu, to by można było sprawdzić ile wszystkich fasolek jest ogólnie w tej komnacie. Może byłaby jakaś bykowa liczba, na przykład 420. Dobra, tam mam jeszcze parę na górze pominiętych fasol. No ale to w porządku. O, co teraz mogę? O, fajne, fajne. Więcej fasol zawsze w cenie. Kurczę, trochę to niepokojące. Znaczy, z jednej strony wiem, że mogę zobaczyć wszystkie fasolki, ale z drugiej strony jakoś takiego nie mam myślenia. Gdzie pójść, żeby nie zmarnować kroków, nie? Dobra, pójdę najpierw tu. Chyba. Znaczy, jak już poszedłem, to na pewno. Tu można przeskoczyć, to sobie też skorzystam. Ops. Jak poszły fasole? No wiec już chyba nie ma. Coraz mniej czasu. No, Harys musi się spieszyć. Fajne te animacje całkiem. Nawet. No nie, Harry, ale musisz tam wejść jeszcze raz. Bo inaczej nie zbierzesz tych fasol. Mogę skorzystać z tego spodziewania, prawda? Drugi raz po prostu. Mogę pominąć animację, dzięki czemu da się już sterować Harry. O! Rany, jakie to było bliskie. I inaczej się nie da dostać do tych fasolek coś. Niestety. O, jak Harry stracił zdrowie. Hop, 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 hop. Jak przewija nogami. Skercz. Ale kiedyś wtedy, jak zebrałem te fasolki pod rytm run. Świetnie to było. O, to mamy otwarte. Ciekawe, jakby ktoś wpadł tam pewnie. Tak, na wszelki jest otwarte. Ale nic tu nie ma. Żadnych sekretów też nie ma w tym miejscu. 0 na 0. Z jednej strony zebraliśmy wszystkie, a z drugiej żadne. Bo nie dzieli się przez 0. To chyba wszystko już. Jak coś pominąłem, trzeba będzie... Trudno, drugi raz przychodzić. O! Okej. Okay. Warto tu było wejść. Wiedziałem, że coś się tu pomina. Zawsze się coś pomija. Nie da się tego drugi raz? Niestety nie. No to Harry prysznic. Dawno się nie myłeś. Wydaje mi się, że nigdy. Jeszcze trochę pod pchami. O! To jest trochę szkoda, że się myję tak... w ubraniu. O, w ogóle to mi przypomina te takie tafle, co z takim wielkim ciśnieniem na basenach wypływają wodę. Bardzo podobne, też mam taki jeden piksel, czy dwa. Jak wyglądają te chmury? W. Nie wyglądają. Po prostu są. No, szybciej. Szybciej. Dobrze. Ojej, znowu nie miała muzyczka. Tutaj odbywa się ceremonia przyznania punktów. Patrzcie, tym razem dwóch tutaj ściągnęło. Ups.
Nie, co ja zrobiłem teraz? Czemu teraz aż dwóch ich tutaj jest? Ach, ciekawe czy da radę trzy razy się odbić. Rany, to był dobry rekord. No bo zostawię ich. Biedni. Faktycznie coraz więcej osób spetryfikowanych. Jak nic. Hej, Harry, jęcząca Marta jest czymś bardzo zdenerwowana. To znaczy bardziej niż zwykle? Słyszałem jej płacz już na schodach. I znowu zalało korytarz. Oj. Chyba nie myślisz, że był kolejny atak, co? Wszystko mogło się zdarzyć. Chodź, zobaczymy co się dzieje. No dobra, chodźmy zobaczyć co się dzieje w takim razie. W końcu można normalnie podejść do tej strony, od strony fabularnej. W tej chwili nie mam nic na sprzedaż. Wcześniej było trochę z tym problematycznie, kiedy zwiedzałem każdy możliwy sekret. Przed chwilą sprzedałem resztę. Po parę razy nawet. No dobra, zobaczmy. Znowu zalało korytarz, ciekawe. Ciekawe, czy znowu będzie coś napisane. Tam na tym. Szybciej, Harry! Dobra, Ron, spokojnie. Ty umiesz się tam teleportować, ja nie za bardzo. Ale za to umiem co innego, haha! Patrz, Ron, znałeś takie sztuczki? Nawet nie chcę spojrzeć. Ron, nudny jesteś, kurczę. Czasem robisz śmieszne odpały, ale jednak zazwyczaj to jesteś nudny. A tamte drzwi dalej są zamknięte. O, ciekawe. Kto to? Chcecie rzucić czymś jeszcze? Ktoś czymś w ciebie rzucił? O tak, tam leży. Książka. Ostrożnie. Tata mówił, że książki mogą być bardzo niebezpieczne. Wygląda jak stary pamiętnik. Należał do... T.M. Riddle. Ktokolwiek to był, nic nie napisał. Jest całkiem pusty. Witaj, Harry. Jestem Tom Riddle. Jestem w Hogwarcie i dzieją się straszne rzeczy. Harry już zaczął konwersację przy Ronie. Czy wiesz o komnacie tajemnic? Oczywiście, że wiem o komnacie tajemnic. Kiedy byłem na 5 roku, komnata została otwarta i potwór zabił dziewczynkę. Wykryłem, kto otworzył komnatę i wyrzucono go ze szkoły. Mogę ci pokazać, jak chcesz. Mogę ci pokazać moje wspomnienie nocy, kiedy go schwytałem. O, czyżby? Harry był oczarowany wspomnieniem, które pokazał Tom Riddle. Chodź! Trzeba cię stąd zabrać. No już, do pudełka. Tak, właśnie. Chodź. Właśnie tak. Dobry wieczór, Rubeusie. Co tu robisz, Tom? To już koniec. Wiem, że nie chciałeś nikogo zabić, ale potwory to nie małe pieski. On nikogo nie zabił. Daj spokój. Jedyne, co szkoła może teraz zrobić, to zadbać, by potwór, który zabił tę dziewczynkę, został unieszkodliwiony. To nie był on. Nie zrobiłby tego. Odsuń się. Nie! Lochy. Harry zawsze wiedział, że Hagrid ma niestety upodobanie do wielkich i okropnych stworzeń. Był jednak równie pewien, że Hagrid nie potrafiłby nikogo zabić. No bo to nie Hagrid. Niemożliwe to jest przecież. Riddle mógł złapać nie tego, kogo trzeba. Może jakiś inny potwór zabijał ludzi. Jak myślisz, ile tu się pomieści potworów? Wiedzieliśmy, że Hagrida wyrzucono, a ataki pewnie wtedy ustały. Inaczej Riddle nie dostałby nagrody. Pamiętnik Riddla... zniknął. Co? Ależ tylko Gryfon mógł go ukraść. Nikt inny nie zna naszego hasła. No właśnie. Teraz zabić, rozszarpać, rozedrzeć. Głos. Znowu go słyszałem. Wy nie? Ja nic nie słyszałem. Harry, chyba coś zrozumiałam. Muszę iść do biblioteki. He, znowu. Ale McGonagall mówiła, że mamy tu siedzieć, o ile nie idziemy na lekcję.
A ja muszę pogadać z Hagridem. Jeśli to on wtedy wypuścił potwora, wie, jak się dostać do komnaty tajemnic. Domek Hagrida jest na ziemiach szkoły. Harry, ale przecież o tym wiesz. No tak. Chodź za mną, Harry. Ale i tak chodź za mną. Bo Harry oczywiście nie może prowadzić z łomniakiem. Dobra, do domku Hagrida pójdziemy sobie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten obecny ma się podobał, że będziesz oglądać kolejne. Na razie.